Hi, this is Lil Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with Chronicles of Myrtana Archolos blind. I'm investigating the attempt on Volker's life, so let me talk to every one of his employees that might know something. Słucham cię uważnie. Przysyła mnie Volker. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Ach, naturalnie. Zawsze jestem do usług mojego pana. Jak więc mogę ci pomóc, drogi chłopcze? Co robiłeś w dniu, w którym wydarzył się zamach? Sprzątałem w holu, spisywałem plan zajęć i segregowałem dokumenty. To, co zwykle robię każdego dnia. Mogę zapytać, po co ci ta informacja? Dowódca Roderich przysłał mnie, abym zajął się śledztwem w sprawie zamachu na twojego pana. Kolejni strażnicy. Cóż, nie mnie podważać rozkazy samego dowódcy Straży Miejskiej. Mam tylko nadzieję, że twoja obecność we dworze nie będzie kłopotliwa. Każda pomoc jest jednak cenna. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Dlaczego Volker jest nazywany lichwiarzem? Co? Proszę, nie nazywaj go w ten sposób. Nie chciałem go obrazić. Pytam ze względu na śledztwo. Ach, chyba rozumiem. Wierzę, że to krzywdzące określenie pochodzi od ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie ze spłatą pożyczki. Zamiast dziękować Volkerowi za to, że podał im dłoń w ciężkiej sytuacji, wolą oczerniać go i traktować jako winnego. Najgorsze jest jednak to, że ta obelga przechodzi z ust do ust. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że obraża w ten sposób pana Volkera. A jest on człowiekiem wielu talentów. Mądrym, sprawiedliwym i, o czym mało osób wie, zdolnym w szermierce. Gdyby zamachowiec nie był tchórzem i zaatakował z bliska, pan Volker dałby mu radę, a tamten chłopak, Norman, ciągle byłby wśród nas. Czy zamachowiec zostawił coś po sobie? O to, mój drogi chłopcze, musisz zapytać już swoich kolegów. Strażnicy, którzy przybyli na miejsce zbrodni, od razu zarekwirowali wszystkie przedmioty należące do podejrzanego. Jedyne rzeczy, jakie mam przy sobie, to ulotki, które parę dni przed zamachem rozwiesili na ogrodzeniu przeciwnicy mojego pana. Mogę rzucić okiem na jedną z nich? Możesz ją nawet zatrzymać. Ostrzegam tylko, wylewa się z niej jad i nienawiść wobec lepiej sytuowanych. Nie wiesz może, skąd ci ludzie mieli te ulotki? Zgaduję, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik, bo wciąż można je znaleźć w mieście. Ktoś, czyli zamachowiec. Wątpię, żeby zwykły mieszczanin targnął się na taką cenę. To była grupa ludzi albo ktoś bardzo majętny. Jeśli uważasz je za istotny trop w śledztwie, na twoim miejscu rozejrzałbym się na placach i innych zatłoczonych miejscach. A nuż znajdziesz kogoś, kto je rozprowadza. Czy w ciągu ostatnich kilku dni zauważyłeś coś lub kogoś podejrzanego? Od czasu zamachu mieszkańcy miasta przychodzą tu, aby popatrzeć na miejsce zbrodni. Wielu spośród nich wygląda podejrzanie, ale żaden nie przykuł mojej ani innych dworzan uwagi. Staramy się pracować tak jak dawniej, znosząc obecność gapiów i strażników. Życie musi toczyć się dalej. Opowiedz mi o sobie. Nazywam się Alfred i jestem pokornym szambelanem mojego pana. Od wielu lat służę mu skromną radą i pomagam zarządzać tą przepiękną posiadłością. Od dawna tu pracujesz? Prawie całe moje życie. Wcześniej służyłem ojcu Volkera, a jako podrostek terminowałem u jego dziadka. Od tamtych czasów jednak wiele się zmieniło. To wszystkie pytania, jakie miałem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Okay, let's take a look at that agitation leaflet. Are you fed up with the oppression by the authorities? Do you feel that in this city only the rich have the right of a decent life? We feel the same, and there's a lot of us. If you want to hear more about what needs to be done to change this cursed order, look for us in the taverns. They can't do anything to us in there. We have a right to speak out, and we need to exercise it before it's too late.
Hej! Gdzie ja położyłam te patelnie? Skoro podobno to ty zajmujesz się tym śledztwem, to może zacznij od tej cholernej krwi na ścianie. Przy naszej pogodzie śmierdzi tak, że pilnować drzwi się nie da, tak żeby człowieka przypadkiem no nie ciągnęło. Przynajmniej ogrodnik będzie mógł spokojnie wyszorować całą ścianę na czysto. Okay, so I assume that's Volker's blood then, or that Norman's guy, because I assume he died from the way they talked about him. Okay, but I wanted to inspect the blood and not wash off the blood. Oh, okay, so if I had a water bottle, I could grab some of it. That's annoying that I don't have it. I'll quickly run to the alchemist or something. Co masz na stanie? Wszystko, czego potrzebuje aspirujący alchemik. Okej. Widzę, że już zdążyłaś sobie pobrudzić ręce krwią. Kilka podobnych malunków z krwi pojawiło się też w Starym Mieście. Daj mi fiolkę. Sprawdzę, czy to ta sama krew. Może pomoże nam to ustalić jakieś fakty na temat zamachu. What? What are you talking about? Like... Is it blood that somebody has thrown against a wall? I was under the impression that's blood that literally came out of someone that has been wounded in this assassination attempt. But I guess it might be like animal blood, because, you know, thrown as a performance? Which you would maybe be able to differentiate, like by the smell or whatever. I assume some of the creatures in the Gothic universe actually have, you know, internal organs and that work a little bit different, with the creatures themselves being kind of magical. Yeah, I don't really trust her. Wolę zatrzymać ją dla siebie. Chyba się nie zrozumieliśmy. Nie pytałam, czy mi ją dasz. Poza tym, jak zamierzasz sprawdzić malunki w Starym Mieście? Możesz do niego wejść? Prowadzę śledztwo. Muszą mnie wpuścić. Mieszkańcy Starego Miasta teraz jeszcze bardziej panikują. Zanim zdobędziesz potrzebne zezwolenia, to malunków może już dawno nie być. Okay, so why even pretend to give me a choice? Dobra, weź tę fiolkę. Gdy tylko będziesz coś wiedziała, to daj mi znać. Spokojnie, chłopcze. Nie tylko tobie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Sama trochę się obracam przy Volkerze i wolałabym, żeby następny bełt nie trafił prosto w moje serce. Chwila. Chyba masz co robić, Marvin. Where's Bradlock? I guess let's talk to the gardener. Co tu robisz? Pracuję, chłopcze. A na co ci to wygląda? Nie wydajesz się zbyt przejęty faktem, że twój pan prawie zginął. Zamach zamachem, ale ta ściana sama się nie wyczyści. Co to za krew na ścianie? Nie mam pojęcia, chłopcze. Moim zmartwieniem jest pozbycie się jej ze ściany, a nie szukanie jej właściciela. Paskudnie śmierdzi, ale na szczęście jest jeszcze świeża.
Przynajmniej sprzątanie nie zajmie mi tak dużo czasu. Wiesz coś o zamachowcu? Narwaniec. Trochę podobny do ciebie. Od tygodni widziałem go, agitującego razem z innymi pod domem mojego pana. Krzyczał, że trafi na bruk i że to wina Volkera. Cóż, tak się dzieje, jak się nie płaci podatków na czas. Jakim cudem udało mu się wejść na teren posesji, omijając przy tym wartowników? Obibochów jak już. Pewnie jak zwykle urżnęli się winem w kuchni i zostawili ogród bez ochrony. Szkoda tylko, że później sprzątanie jest na mojej głowie. Byli też inni? Cała masa. Głównie ludzie z portu i obrzeży miasta. O swoje problemy obwiniają bogatych obywateli. Jestem przekonany, że to pod ich naciskiem gówniarz pociągnął za spust. Wiesz może, czy Volker ma jakichś wrogów w tym mieście? Wrogów ma pełno, ale nie dziwi mnie to. Wielu chciałoby położyć łapska na jego olbrzymim majątku. A przyjaciół? Z tym jest gorzej. No i bardziej nazwałbym ich partnerami do interesów niż przyjaciółmi. Mój pan bardzo ostrożnie dobiera sobie znajomych. Zwykle woli towarzystwo ksiąg i Alfreda niż kogokolwiek innego. Kim jest Alfred? To zaufany doradca Volkera. Pracuje z nim, odkąd ten wprowadził się do dworku, a było to jeszcze przed wojną. Osobiście niespecjalnie za nim przepadam, ale widać mój pan bardzo ceni sobie jego rady. Dzięki za rozmowę, ale muszę już iść. Na razie, mały. Okay, but where is Bradlock? Did he go to bed or something? Nope, he's here. Hej. Podobno w czasie zamachu byłeś na terenie dworu. Co możesz mi powiedzieć o tamtym wydarzeniu? Dlaczego myślisz, że chciałbym z tobą o tym gadać? Twój szef powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Poza tym jestem tu, żeby pomóc. Byłem tam, gdzie zawsze. Przy Volkerze. Najwyraźniej nie byłeś zbyt blisko niego. Niewiele brakowało, a twój szef by zginął. Nie kpij ze mnie, gnojku. Nie odstępowałem go na krok. A jednak jakimś cudem zamach się wydarzył. Ten, kto zaatakował mojego szefa, nie był byle obwiesiem ze slumsów. Większość ludzi myśli inaczej. Większość ludzi to idioci. Widziałem, jak się poruszał. Gość wyraźnie przyszedł tu w jednym celu. Gdyby ten smarkacz nie znalazł się na linii strzału, parę dni temu odebrałby swoją ostatnią wypłatę. Opowiedz mi o tym chłopaku. Nazywał się Norman. Wyrostek był mniej więcej w twoim wieku. Niedawno się tu przybłąkał. Przybłąkał? Jeden z naszych zaoferował mu pracę u Volkera, a że ten spełniał wymogi, szef zgodził się wziąć go na okres próbny. Nie było jednak z niego dużego pożytku. Próbowałem nauczyć go walczyć, ale gówniarz tylko zmarnował mój czas. Przynajmniej nieźle spisywał się jako nosi woda. I żywa tarcza. Nie da się ukryć. Macie przy sobie grot? A po cholerę ci grot. Może powie nam więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Pewnie już dawno strażnicy się go pozbyli, a jeśli nie, to znajdziesz go na cmentarzu, 2 metry pod ziemią, w ciele tego smarkacza. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Teraz zostaw mnie w spokoju. Mam pytanie w sprawie zamachu. O co chodzi? Nie wiesz przypadkiem, co się stało z Bełtem, od którego zginął ten chłopak? Pewnie trzymają go, razem z zarekwirowanym dobytkiem zamachowca. Tak w ogóle, to na co ci on? Może zostały na nim jakieś ślady? Lub jego wygląd powiedziałby nam coś więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Bełt to bełt. Na cholerę drążyć temat. Na co tak się gapisz? Wiem, wiem. Przysłali cię, żebyś rozwiązał to śledztwo. A ja nie będę ci go utrudniać. Pogadaj z chłopakami w lochu, a w szczególności z Logarem. Jeśli ktoś coś wie, to z pewnością jest to on. Okay, is this guy an idiot? Isn't he specifically a crossbow, like an elite crossbowman? Is he like that's so such a stupid question to ask.
why is the bolt important? Like, Dad, it's literally the murder weapon. It can tell you so much. Was it poisoned? You know, how good was the craftsmanship? Is there anything specific about how it's built? It can tell you a little bit about what kind of a crossbow it was fired from, because I assume different sizes of crossbows might use different bolts as well. So, like, there's so much information that can be gleaned from that. To even ask is, like, monstrously stupid. I will go... Wait, I didn't want to go here. Actually. But I guess if there are people disgruntled with the rich, they are probably not at Gerstrand's tavern, because that's where the rich people go to drink. So maybe there's no point in checking that. Like, I'll go to the port, because they might congregate out there. Są na to duże szanse. Czy mogę dostać coś do jedzenia? Jasne, smacznego! Niech żyje król! Zamachowiec miał coś przy sobie? Z tego, co pamiętam, to niewiele. Głównie jakieś śmieci. Zarekwirowaliście bełt, którym zastrzelił tego chłopaka? Bełt? Jaki bełt? Czyli nie macie go. Ja tam żadnego bełtu nie widziałem. Skoro go zastrzelił, to na twoim miejscu szukałbym go w ciele tego dzieciaka. Odmaszerować. Tego diabła chce. A któż to? Kolejny wielbiciel? Pewnie chcesz posłuchać o tym, jak strzeliłem do tego kundla. Oczywiście, dla każdego znajdę chwilę mojego czasu. W końcu nigdzie się nie wybieram. Twierdzisz, że to ty stoisz za zamachem? No któż by inny? Który z mieszkańców tego sparszywiałego miasta wykazałby się na tyle dużą śmiałością, żeby strzelić do samego lichwiarza? I to w biały dzień, tak, panie i panowie? Tego dokonać mógł tylko Ars. No więc słucham. Co chcesz wiedzieć? Co ci właściwie z tego przyszło? Volker ma się dobrze, a ty trafiłeś za kratki. Od czasu. Miasto pamięta. Tylko patrzeć, aż ludzie powstaną, a wtedy poleje się krew. Czyja krew się poleje? Krew tych wszystkich bogatych drani, że będą błagać o litość, gdy lud już wyrwie władzę z ich chciwych łap. Jesteś zwykłym wariatem. No nie, mój drogi. Jestem głosem ludu. A moje imię kiedyś przyozdabiać będzie pomniki. To o to ci chodziło? O wywołanie chaosu i końca bezpieczeństwa na wyspie? Chaos? Chaos nie jest końcem, a początkiem. Początkiem czegoś nowego i dobrego. Czegoś słusznego. Myślę, że wielu w tym mieście nie podziela twojego zdania. Pewnie nie. Ale zdziwiłbyś się za to, ilu myśli podobnie. W tych czasach, jeśli chcesz coś zmienić, musisz to sobie wywalczyć. Fundamenty już zostały położone. Teraz tylko patrzeć na ruch ze strony innych. Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Lichwiarz. Szkodnik. Perszywy chrząszcz w ludzkiej skórze. Wrobił mojego ojca, a potem mnie. Wrobił? Wiedział, że dwoje się i troje, żeby spłacić jego dług. Ale ten dusigrosz za nic miał ludzką krzywdę. Wszystkich traktował tak samo, jak narzędzia. Dług w końcu przeszedłby na mnie, a wtedy trafiłbym na bruk. Gdyby nie ten ochroniarz,
Gnida dostałaby to, na co zasłużyła. Opowiedz mi o tamtym dniu. To było rano... Nie, południe. A może wczesne popołudnie? Lichwiarz wyszedł przed dwór rozprostować kości. Może pójść do łaźni? Ten wircyk zawsze dogadzał sobie wszelkimi znanymi ekstrawaginacjami. Przejdź do rzeczy. Zaczaiłem się w pobliżu ogrodu. Wyciągnąłem zza pazuchy kuszę i strzeliłem do tego ludzkiego śmiecia. I wiesz, co ci powiem? Każdy zdrowo myślący człowiek zrobiłby na moim miejscu dokładnie to samo. Sprawy jednak nie potoczyły się tak, jak planowałeś. Byłem świadomy ryzyka, ale zrobiłem swoje. Zobaczysz, już wkrótce usłyszą o mnie w samym Vanguardzie. Dzięki, niech będą Adanosowi. Dupek się w końcu zamknął. Masz na myśli Arsa? A ktoś inny drze mordę jak nawiedzony? Jest tutaj od niedawna, a już wszyscy mają go dość. Nawet czerwoni. Cóż, musiałem z nim pogadać. Osip z tej strony. Marvin. Podsłuchałem tę waszą gadkę. I? Facet każdemu wciska tą samą historyjkę. Twierdzisz, że to nie Ars stoi za zamachem? Tego nie wiem. Znam jednak kogoś, kto mógłby wiedzieć. Kto to taki? Nie tak prędko, kolego. Wszystko ma swoją cenę. Po co ci złoto w więzieniu? Nie obchodzi mnie złoto. Moje dni są policzone. Jeśli mnie nie zetną, to trafię do kolonii. Zanim jedno albo drugie nastąpi, chciałbym zetrzeć z pyska Gujdo ten jego żałosny uśmieszek. Jak mam to zrobić? Normalnie prosiłbym o to któregoś z najemników, ale widzę po tobie, że nie jesteś zwykłym pieskiem Rodericha. Masz własny rozum, a to rzadkie u czerwonych. Gnida lubi sobie wypić. W ciągu dnia obala kilka butelek gorzałki, a to nie mała sztuka. Przynieś mi coś, po czym facet zamknie się w latrynie na parę dobrych godzin. Gdzie mam szukać takiego specyfiku? Nie mam pojęcia. U aptekarki, alchemika. To ty stoisz po tej lepszej stronie krat. Wymyśl coś. Okej, that seems like a... Wstreszczaj się. Nie mam całego dnia. That seems like a relatively harmless prank, all things considered, to just cause the guy diarrhea, because obviously I'm not about to hand the prisoner literal poison. So, you know, I think it might be worth it for some information. Niech żyje król! Hej, ty! Potrzebuję specyfiku na trawienie. Czy ja ci wyglądam jak wioskowy uzdrowiciel? Zajmuję się tu poważnymi, alchemicznymi eksperymentami. Idź do Ramchy i Fathy z siostrzonego kociołka. One lubią brudzić swoją aparaturę i marnować czas na takie błahe mikstury. Wybacz, że przeszkadzam, ale przez otwarte okno słyszałem, że szukasz pewnego eliksiru. Tak, potrzebuję eliksiru na trawienie. To się świetnie składa. Jakiś czas temu kupiliśmy go z kolegami od tego tu alchemika. Wyszło na to, że go nie potrzebujemy, więc chętnie oddamy ci go za kilka złotych monet. To jak będzie?
Yeah, I'm pretty sure this is a scam, because obviously he said he doesn't sell it. But maybe it's actually some kind of other valuable potion, although my money is on it being dishwater or something. So, like, this is, again, this is something I would never do in real life, but this is a game, so I'll do it just for the, you know, just for the experience, and I don't necessarily even mean the actual gameplay, you know, literal experience points. I mean an experience of something happening. Dawaj ten eliksir. Nie pożałujesz, to wspaniała mikstura. Naprawdę, potrafisz działać cuda. Hershlik's potion. Label on the laboratory flask is scratched off. Okay, I'm not about to hand... This potion probably does something, but I'm not about to hand the guy this, because I don't have concrete proof that, like, for all I know, this might be the aforementioned dishwater, or it might be literal poison that would kill the guy, which obviously I would hate to happen, so I'm not going to do that. And I have a couple of rune duplicates, for example, ice arrow, medium wounds, and dust devil. Mam dla ciebie magiczną runę. Oh, I can give you a blank one as well, but I'll keep that. Maybe someone will need it for a quest. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Dziękuję ci, synu. Dziękuję ci, synu. It seems the healing one, they were bulked up again? Like I don't really know how it works, because seemingly they should be separate instances of the same item. Like, look, I have two separate ones of this and two separate ones of this, but I guess I'll keep it for now. Co masz na sprzedaż? Wybierz, co cię interesuje. Wait, so I can't buy the potion from them now? Okay, I don't think I'm going to do it. Like what? I can't even reload because I've already saved after, because this is very suspicious to me. Like, this is just some random potion with no label. For all I know, this can be literal poison which would kill the guy. Like I just bought it out of some random suspicious guy, you know, in a dark alley. I was hoping I could buy another instance of this from one of the from the sisters. Ej, nie uciekaj! Niech ludzie z miasta wiedzą, że marynarze to najlepsi kompani do zabawy. Pijemy do dna. Bierzcie, póki gorące. Jak okłamuje. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Czy orkowie stoją u naszych bram? Słyszałam. A jednak mi się nie wymkniesz. O rany! Hmm.
Okay, that was the agitator, right? I should have taken off my guard's armor because obviously, you know, I didn't really think about it, but it makes absolute sense that someone who spreads, you know, seditious talk would get spooked if a guard, you know, in uniform walked in. I wonder if I can just hit him. Mam cię. Czego ty chcesz? Kto ci dał te broszury? Gadaj, tylko tym razem bez krętactw. Ludlow. To był Ludlow. Ludlow? Inny mówca. Gdzie on jest? W porcie, za stocznią. Pięknie, dziękuję. Teraz mnie puścisz wolno? You know, I guess that kind of depends on your, you know, on your position on how broad the free speech laws should be. Because I don't remember what did the flyer said say exactly. Like, did it advise you the people to like kill the rich? Because then, you know, that's very questionable. But if it was just generally complaining about the rich, you know, that's, everybody should be allowed to do that. Get out of here. Jeśli jeszcze raz zobaczę cię rozdającego te świstki, nie będę taki miły. O, oczywiście. Już mnie nie ma. Zjeżdżaj stąd. So let me check that flyer again. What it says. Fed up with oppression, blah blah blah. If you want to hear more, come to us to speak in the tavern. Yeah, this doesn't really, like, I wouldn't say this is particularly, like, I guess, you know, there is a point about how this might be like a beginning of a secessionist movement or like a social revolution. But the problem is, you know, for me, that I don't necessarily have a problem with either of those, as long as they are, you know, conducted with respect to like certain fundamental, like, societal rules. Like, I dislike the idea of a violent revolution, for sure. Even though I recognize that usually at the point, you know, it's not like, at the point where a violent revolution happens, usually for most of the regular people who participate in it, it's not the question of them, like, they're deliberately choosing to be violent about it because they want to. It's, you know, the world is a lot more complicated than just ideals, but I'm mostly talking about ideals right now. And in, you know, in an ideal society, I dislike the... Cnotliwi płacząc, kiedy ich otoczy wspomnienie czynów w kruchym wieńcu sławy, niech się buntują, gdy światło się mroczy. Mędrcy, choć wiedzą, że ciemność w nich wkroczy, bo nie rozszczepią słowami błyskawic, nie wchodząc cicho do tej dobrej nocy, błogosławieństwem i klątwą niech broczy łza twoja, Ojcze w niebiosach łaskawych. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy, buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Okej, okay, I guess that was the guy's funeral. Szkoda, chłopaka. A tak właśnie kończy się praca dla Volkera.
Co chcesz przez to powiedzieć? Z wyjątkiem tego osiłka przed dworem i służących, Walker ma coraz to nowych ludzi. A wiesz dlaczego? Bo dba o nich gorzej niż farmer o własne owce. Twierdzisz, że to nie pierwszy raz, gdy umiera człowiek Walkera? Skądżeś się urwał, kolego? Co trzeci nagrobek tutaj należy do jednego z jego ludzi. Sądzisz, że jaki jest tego powód? Po prostu mówię, co widzę. A widzę i słyszę ostatnio całkiem sporo. Cholera wie, dlaczego tak się dzieje. Zleca im trudne zadania? Oszczędza na ekwipunku? A może zwyczajnie robią, co mają zrobić? I przestają mu być potrzebni. Brzmi jak wyrachowany plan. Co ty nie powiesz? Witamy na Archolos. Co wiesz o Normanie? Był jednym z ludzi Walkera. Przepracował u niego góra miesiąc. O zmarłych nie powinno się źle mówić. Ale chłopak wcale nie był takim bohaterem, jak go wszyscy przedstawiają. Widziałem, jak kiedyś wyrzucił z domu staruszka, bo ten nie zapłacił na czas długu. Innym razem, ze swoim kolegą, bez wyraźnego powodu, wywrócił do góry nogami czyjąś chatę w slumsach. Wydajesz się całkiem dobrze poinformowany. Wystarczy mieć stoisko obok kościoła, a plotki same wpadają ci do uszu. Nie wszystko w tym mieście jest czarno-białe. O wielu rzeczach po prostu się nie mówi. Tak jest bezpieczniej. So coming back to what I was talking about earlier. I don't necessarily have a problem with, for example, with the secessionist movement in itself. I feel like if Archolos wants to be independent, you know, why not? Especially because they were conquered by force. It's not like they applied to be the part of the Kingdom of Myrtana. They were forced to do so. But you know, I kind of doubt the secessionists have like a peaceful way of doing that. And on the other hand, can you really do that? And can they be held to such a standard if they were conquered in the first place? Like, now that I sort of consider the bigger picture, it might be a bit hypocritical of me to expect them to come up with a peaceful solution for their secession if the Myrtana, the Kingdom of Myrtana, conquered them with force in the first place. Like, that's, you know, an unequal footing to begin with. So that's a rather complicated issue overall. Hey. Wola Inosa bywa niezrozumiała i bolesna, ale jest święta, a nam, śmiertelnikom, nie pozostaje nic innego, jak przyjąć ją z pokorą. Dawno nie słyszałem tak mądrych słów. To dlatego, iż są w istocie słowami mojego pana. Bez jego kaganka bylibyśmy niczym więcej jak bezwolnymi bestiami kroczącymi przez mgłę życia. Ceremonia dobiegła końca. Jeśli chcesz porozmawiać z rodziną zmarłego, teraz jest na to czas. A jeśli pragniesz złożyć skromny datek na rzecz kościoła, porozmawiaj z bratem Dengralem. Znajdziesz go w naszych kwaterach. Kto tu został pochowany? Chłopiec o imieniu Norman. Był bardzo młody, gdy Inos wezwał go na swoje łono. Naszym obowiązkiem było godnie odprawić go z tego świata i gorąco modlić się za jego duszę. Wiesz może, kto przygotował ciało do pochówku? Zwykle zajmują się tym nasi nowicjusze, ale tym razem wyręczył ich ten szczupły mężczyzna stojący obok. To chyba ktoś z rodziny zmarłego. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, nazywa się Zax. A teraz wybacz, ale obowiązki wzywają. Podobno to ty zajmowałeś się ciałem Normana. Dlaczego nie zostawiłeś tego nowicjuszom? Jesteś kimś z rodziny, że się o to pytasz? W sumie, to kogoś mi przypominasz. Kogo takiego ci przypominam? Właściwie, to nikogo ważnego. Musiało mi się przywidzieć. Od czasu zamachu nie sypiam zbyt dobrze.
Co cię łączyło z Normanem? Podobnie jak ja, był kiedyś nowicjuszem w klasztorze magów wody. Połączyła nas ambicja i dążenie do wiedzy poza dyktandem nieomylnych magów. Z czasem najwyższa rada niechętnie zaczęła patrzeć na naszą wolną wymianę myśli, aż w końcu zostaliśmy wyrzuceni. Z tego, co mi wiadomo, w ciele Normana utkwił grot od bełtu wystrzelonego przez zamachowca. Nie wiesz przypadkiem, co się z nim stało? Nie kroiłem ciała, tylko zabezpieczałem je przed rozkładem. To spora różnica. Jeśli grot, o którym mówisz, gdzieś tam był, musiał wejść bardzo głęboko, bo go nie widziałem. Może nawet wciąż tkwi w jego ciele. Ale na wyjęcie go jest już trochę za późno. W końcu chłopak leży już 1,5 metra pod ziemią. Jeśli to wszystkie pytania, jakie masz, będę wdzięczny, jeśli zostawisz mnie samego. Muszę się napić po tym wszystkim. W porządku, dzięki za pomoc. Okay, now the question is, will anyone see me if I dig out the grave? And can I? Oh, what's that? Skelety! 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 Wszędzie są szkielety i jest ich coraz więcej. Demoniczne szkielety chcą mnie obetrzeć ze skóry i też zamienić w szkielet. Szkielety? Jakie szkielety? Czy aby na pewno czujesz się dobrze? W tobie też ukrywa się szkielet! Pomocy! Cholera, wynoszę się stąd! Will anyone question the fact that I dig up a grave? And can I close it afterwards? Like, it would be very disrespectful. Lepiej poczekać z kopaniem, aż się ściemni. If I didn't. Wiesz, co się stało z grotem, którym trafiony został ten chłopak? O to zapytaj już tych, którzy obrabiali jego zwłoki. Może mag będzie wiedział. Ja go tylko wrzuciłem do dołu i zakopałem. Spiked bolt, silver spiked bolt head. I struggled to get it out from the unfortunate man's body. Okay, this is very interesting because it's a silvered bolt, which, as I said, is exactly, you know, exactly the kind of thing I mentioned. It is a specific design, you know, an ornate kind of bolt, because, you know, an ordinary crossbowman wouldn't use a silvered bolt. That seems extravagant. So, you know, that tells you that they had a lot of disposable resources and that they also cared about, you know, like sending a message or something like that. They cared about appearances. So I'll go behind the shipyard because there's supposed to be another agitator there. Anything interesting in stock? Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Kinda.
Did we ever talk? Cześć młody, nie masz przy sobie może jakiegoś piwa? Z chęcią wymienię się za parę ryb. Piwo dla ciebie. Dzięki wielkie! Te ryby są bardzo świeże. Przed chwilą jeszcze pływały w morzu. Dość wyzysku biednych. Dość szlachetków mających w poważaniu potrzeby obywateli. Przywróćmy władzę w ręce ludzi. W wasze ręce, dobrzy mieszkańcy tego upadłego moralnie miasta. Tylko w ten sposób ocalimy je od rychłej zguby. Przyszedłeś tu, aby pomóc nam w walce z dyktatem tyranii? A może zwyczajnie jesteś tu, aby zakuć nas w kajdany i wrzucić do lochu? Co tu robisz, chłopcze? Zapytam wprost. Kto jest autorem broszur, które rozprowadzacie po mieście? Z pewnością jakiś człowiek dobrej woli. Przyszedłem wam pomóc. Mamy uwierzyć strażnikowi miejskiemu? Jednemu z naszych katów? Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Porozmawiajmy. Czas na rozmowy z waszej strony już minął. Pora, aby obywatele przemówili. Dobrzy mieszkańcy Archolos, czy wierzycie w szczerą pomoc Straży Miejskiej? Wierzycie w pomoc tych, którzy opluwają, biją i wtrącają do lochu waszych synów i córki? Czy możecie zaufać mordercom? Co to do cholery ma znaczyć? Brać go! Otwórz broń. Okay, that's an impressive mob you've got there. Oni zrobią sobie krzywdę. What? How is it a crime to literally just defend myself from an unlawful assault? I call bullshit on that. Nasi chłopcy giną duzinami na obcej ziemi. A ja się pytam, za co? Czy ktoś nas pytał o zdanie? Nas, rodziców, braci i sióstr tego straconego pokolenia? Żaden błazen w koronie nie będzie mówił nam, dumnym mieszkańcom Archolos, co mamy robić. Twoi ludzie chyba nieźle oberwali. Ty, bandziorze! Dostanie ci się za to! Pójdziesz na skargę do strażników? A nie, czekaj, zapomniałbym. Moi koledzy prędzej cię wrzucą do lochu, niż uwierzą w twoje brednie. Wygrałeś. Skąd macie broszury? Nie mam pojęcia skąd. Pewnego dnia po prostu pojawiły się na ulicach miasta, a ludzie z czasem zaczęli przekazywać je z rąk do rąk. Wiem tylko, że ktoś, kto za nie zapłacił, musiał być cholernie bogaty. Kto mógł je wykonać? To było duże zamówienie. Nie na możliwości zwykłego skryby. Nikt oprócz Wenzela nie podjąłby się tego zlecenia. To mi wystarczy. Czy to znaczy, że puścisz mnie wolno? No.
No, because you... Like, there's a difference. The other guy was just talking. You could let him go, I think. But this guy instructed like 6 people to beat me up. Lubisz gadać, co? To się dobrze składa. Dowódca z chęcią posłucha twojego skamlania za kratkami. Ja? Za kratkami? Chcesz o tym podyskutować? Nie, pójdę już, pójdę. Dobrze zrobiłeś, przyprowadzając go tu, kolego. Miejsce tych śmieci jest w lochu. Idź do Oktawa, to da ci parę monet za fatygę. Yeah, that's probably just enough to pay the fine that apparently I got for defending myself, which is absolute bullshit. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Aresztowałem portowego podżegacza o imieniu Ludlow. Znam tę gnidę. Już od paru tygodni podjudza mieszkańców do buntu, ale cały czas wymykał się naszym ludziom. Stawiał opór? On nie. Jego banda już tak. Banda? Zanim zgodził się pójść ze mną do lochu, musiałem przebić się przez grupę jego zwolenników. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś krzywdy tym ludziom. Oto twoje złoto. Wydaj je mądrze. So I assume if I want to pay off a fine, that would be business with Roderick? Bijatyka z bezdomnymi i uchodźcami w slumsach to jedno. Ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy króla, to musisz stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Jeśli cię za to nie ukarze, wkrótce wszyscy będą robili, co tylko przyjdzie im do głowy. A więc musisz zapłacić odpowiednią grzywnę i sprawa pójdzie w zapomnienie. Ile? 50 sztuk złota. Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze, dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym dowiedzieli. W pewnym stopniu poprawi to twoją reputację. Odmaszerować! Odmaszerować! Okay, regarding the silver bolt, I will ask Leonard, the quartermaster. Maybe he will know something about that. Mam do ciebie prośbę. Widziałeś już gdzieś podobny grot? Skąd go masz? Mniejsza o to, skąd go mam. Pytanie brzmi, co ty możesz mi o nim powiedzieć? Niewiele, ale takich dziwactw szukałbym na wyposażeniu najemników. W końcu dociera do nich sprzęt z całego świata. Dzięki. Okay, so I'll ask around Araxos, I guess? Or maybe I could ask some of the smiths. Potrzebuję twojej opinii w sprawie pewnego grotu. Grotu, powiadasz? Pokaż to, cacko. To nie moja, ani żadnego miejskiego kowala robota. W takim razie kto go wykonał? Rzadko widuję na rynku groty bełtów o takich kształtach i fakturze. Podobnie jak na niektórych ostrzach, kolce przeznaczone są do zadawania ran szarpanych i przebijania bardzo wytrzymałych pancerzy. Z kolei srebro... Nie wiem na cholerę, komu srebro na grocie. To dość cenny i rzadki materiał, jak na tę wyspę. Na twoim miejscu rozejrzałbym się wśród najemników. Jeśli mnie pamięć nie myli, ostrzyłem kiedyś dla jednego z nich groty, które wyglądały niemal identycznie. Wielkie dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, chłopcze. Okay, so I guess I have to go to Araxos anyway. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Koniec Araxos! W końcu na ciebie wpadłem. Zaprowadź mnie do Wilczego Leża. Gildia jest tuż obok. Tam zapytaj. Na pewno spotkasz tam gońca, który cię zaprowadzi. Dzięki wielkie. W końcu ktoś pomocny.
chce odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Hej! Hej, ty! It is time to take a look around the Merchant's Guild and its barracks. Oh, right, they have their own quartermaster. Co wiesz o tym grocie? Odgar twierdzi, że ostrzył już kiedyś identycznie wyglądające groty. Podobno dostał je od jednego z najemników. Dostał je ode mnie, ale że sam byłem wtedy zarobiony pracą, cały zapas przekazałem Odgarowi. Kto był zleceniodawcą? Ktoś z Wilczego Leża. Jesteś tego pewien? Tamte groty, podobnie jak ten, który przyniosłeś, były pokryte srebrem, a tylko tam znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Jeśli nie sprowadzali ich spoza wyspy, musiały zostać wykonane przez tamtejszych kowali. Dzięki za pomoc. So what else is there to do regarding this? And I'm also not sure if I even want to do this, because I have this very suspicious green potion that has the label scratched off, and I'm very worried that it comes out as actual poison, and I end up killing the guy instead of giving him diarrhea, which is obviously, you know, some magnitudes worse, to say the least. Niech żyje król! Do I want to risk it? Nie mam ci nic więcej do powiedzenia. Like the only, it's a little meta, but the only sort of hope I have about this being an actual laxative is that I cannot ask about it at the other herbalist. So by that, I assume that it has to be the right kind, because otherwise, you know, what would stop me from just buying it? Like, I guess what's stopping me is that I already have it. Co masz na sprzedaż? Mamy zioła, eliksiry i specyfiki lecznicze. Jak leci? Chcesz przejrzeć naszą ofertę? Rozmawiaj z Fathą. Ona zajmuje się interesami. Do I want to do that? I think it's stupid. And again, in real life I would have never done that, given the circumstances. The risk is just too great. But in a game, I think I might.
Ah, right. With regards to this, the flyers, I'm supposed to talk to the scribe who has penned them. Okay, so I'll start with that. Czy zechce mi pan pomóc? Potrzebna mi tylko jedna sztuka złota. Trzyma. Dziękuję. Niech Hinos ma pana w opiece. Ej, ty. Witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Rozpoznajesz tę broszurę? Oczywiście, że tak. Pełno ich teraz na ulicach. Dlaczego pytasz? Ciekawi mnie, kto ją napisał. Coś mi mówi, że tą osobą byłeś ty. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? Gdyby było inaczej, nie byłbyś taki zdenerwowany. Wcale nie jestem zdenerwowany. Za tak duży nakład ulotek musiałeś dostać dużo złota. Wystarczająco dużo, żebyś przymknął oko na ich treść. Tak było? To prawda. Dostałem na nie zlecenie, ale nie jestem z tego powodu dumny. Kim był zleceniodawca? Jakiś gość w kapturze. Nie udało mi się dojrzeć jego twarzy. Nie był też zbyt gadatliwy. Dobiliśmy targu. Zostawił worek srebrnych monet i wyszedł. Parę dni później zabrał broszury i już więcej go nie spotkałem. Chwila. Jakich srebrnych monet? W życiu nie dostałem tyle za jedno zlecenie. Nie licząc pewnych bardzo zuchwałych złodziei, którzy chcieli, żebym przepisał im kradzioną księgę. Masz jeszcze te monety przy sobie? Kupiłem za nie zapas atramentu i rylców, ale jedną z nich zatrzymałem na pamiątkę. Proszę, możesz ją sobie wziąć. Wybacz, ale to wszystko, co wiem na ten temat. Słuchaj, mam jeszcze jedną taką sprawę. Nie powiesz swoim przełożonym, że to ja napisałem te cholerne ulotki, prawda? I don't think he should necessarily be punished for that. And to be honest, the flyers themselves are not so bad. Like, they are seditious material, kind of. But as I said, I don't have a problem with the secessionists in principle, so you can walk off scot-free. Pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Nikt się o tym nie dowie. Wielkie dzięki, kolego. Kamień spadł mi z serca. Wspomniałeś wcześniej o jakichś zuchwałych złodziejach. Kogo miałeś na myśli? Parę tygodni temu wpadło do mnie nad ranem dwóch chłopaków w twoim wieku i poprosiło, żebym przepisał im kilka stron pewnej księgi. Dali mi nawet sporą zaliczkę, ale odmówiłem. Księga nosiła pieczęć miejskiej biblioteki, a to oznaczało, że została z niej wyniesiona nielegalnie. Złodziejaszki chyba sami to zauważyli, bo chwilę później wybiegli stąd, aż się za nimi kurzyło. Swoją drogą, zawsze inaczej wyobrażałem sobie napad. Myślałem, że mnie pobiją, albo przynajmniej będą mi grozić, ale ci nawet noża nie wyjęli. O jaką książkę chodziło? Niech pomyślę. A, tak. Błękitna krew Archolos. Chyba tak się nazywała. To zbiór wszystkich żyjących członków rodzin szlacheckich na wyspie. Księgi spisowe nigdy nie były zbyt cenne, więc to trochę dziwne, że padła łupem złodziei. Odmówiłeś przepisania kilku stron kradzionej księgi, a zgodziłeś się na napisanie kilkuset ulotek agitacyjnych? Gdzie w tym logika? Polityka jest polityką, a prawo jest prawem. Zwyczajnie nie chciałem mieć problemów. Poza tym mam dobre kontakty z magami. Gdyby dowiedzieli się, że na rynku krąży kopia tej księgi, trafiłbym przed sąd. Mam dla ciebie garść przydatnych informacji.
Czego się dowiedziałaś? Rozmawiałam z tym rzeźnikiem, Slagerem. Wychodzi na to, że krew na ścianie domu Volkera pochodzi od kretu szczurów. Co więcej, okazuje się, że podobne plamy na swoich budynkach znalazło kilku mieszkańców Starego Miasta. Z tą różnicą, że namalowane zostały farbą. Jako że Ars nie miał jak wejść do Starego Miasta, głównymi podejrzanymi w tej sprawie jest służba bogatych obywateli. Pewnie nasłuchali się tych bzdur od agitatorów i pomyśleli, że to dobry sposób na pokazanie swojego niezadowolenia. Wygląda więc na to, że malunki w całym mieście mają różnych autorów, ale to samo podłoże. Czyli to Ars pomalował dom Volkera? Wszystko na to wskazuje. Miał motyw, widziano go w okolicy posiadłości, a Slager przyznał, że był u niego jakiś dzieciak i wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. I myślisz, że to on zaatakował Volkera? Ochlapanie komuś domu krwią to jedno, ale atak z kuszą wymaga już trochę więcej odwagi i umiejętności. Jedno jest pewne, żywił urazę do Volkera i był gotowy łamać prawo, by to pokazać. To, czy winny jest on, czy może ktoś inny, zdecydują już nasi szanowni możnowładcy. Lepiej nie każ im czekać. Morris pewnie już nie może usiedzieć w fotelu przez to, że wciąż nikogo jeszcze nie skazano. Najpierw sprawdzę jeszcze jeden trop. Dobrze, jak sobie chcesz. Tylko uważaj, żeby Morris przypadkiem nie postanowił skazać również ciebie za utrudnianie śledztwa. Okay, so let me inspect that silver coin. I got it from Wenzel. So I assume it comes from the wolf's den as well. They seem to have access to silver deposits. And it might actually be the original currency, because obviously the gold pieces we're using are the currency, you know, they are minted by the Kingdom of Myrtana under the King Robar. But when this place used to be independent, it was ruled by, well, at least recently-ish, it was ruled by the Wolf Sons. From the wolf's den, so maybe this was their official currency. So that's you know, two pieces of info that point in the direction of the wolf's den. The last lead I have is this. I am very worried about the fact that the laxative might turn out to be poison. But on the other hand, you know, it is potentially a useful-ish lead if I can learn more about this guy. I think I'll risk it and hope for the best. But I'll do it next time, because this episode has been long enough. So that's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!